Witam, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie będziemy kontynuowali naszą kampanię jako Nakari Champion Slaanesha. Rozciągnijcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem oraz zapraszam was na Cytadelę Gregora. Serwer Discordowy link znajdziecie w opisie. A już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania naszych przygód w grze Total War Warhammer 3. Dobra, Nakari będzie miał jeszcze troszeczkę spacerku, ale wieża zagłady jeszcze chwilę powinna wytrzymać. Tutaj armia się odbuduje i będziemy mogli ruszać dalej. Dobra, mamy Rejkland na głowie. Na szczęście nie całe Imperium. Ta armia niech już idzie dobić zielonoskórych, którzy śmią nam przeszkadzać. A Nakari za chwilę tutaj dojdzie i zaczniemy rzeźki z lewitów. Dobra, w Zatoce Ostrzy przyda się też troszeczkę złota. Nasi wasale też już zaczynają atakować Kislev. Przepraszam, dokładnie Lodowy Dwór. Mamy tutaj kolejną kryjówkę dla naszych dzielnych wyznawców Slaanesha. To nigdzie nie będę kłamał, no popatrzcie. Mam już 21%, rośnie mu 11%. Za niedługo możemy faktycznie ich porządnie skorumpować, jeżeli będziemy szli w tym kierunku. Tylko musimy najpierw rozbić ich tutaj i rozbić Nordland, który postanowił się tutaj pojawić, ale rozbijemy ich wraz ze zniszczeniem tych orkowych osad. Okej, atakują nam tą twierdzę. Nie oszukujmy się, my ją stracimy, ale możemy ich przy okazji przetrzebić tylu, ile możemy. Tylko że nie możemy też nikogo z nich wykupić. Cholipka. The glorious obscenity of... Okej, nie przejęli wieży zagłady, tylko nam ją troszeczkę splądrowali. Tak samo na tym fiord się rzucili. Ale tutaj już ich możemy część wykupić. Tylko jak my chcemy ich tu wykupić, żeby im utrudnić życie? A chyba nawet wiem, kogo wykupimy, żeby im utrudnić życie. Pewnie tej bitwy nie wygramy, ale przetrzebić ich możemy. Dobra, my mamy tą przewagę, że my mamy czarodzieja, oni nie za bardzo. Więc zróbmy to tak. Postarajmy się uzbierać tutaj punkciki. Całą armię skoncentrujemy w centrum. Chociaż... Nie no, te trzy oddziały jesteśmy w stanie w miarę sprawnie wybombić już na samym początku. Więc postarajmy się już je na samym początku wybombić. Uderzymy im ładnie z dwóch stron. Przy okazji da nam to chwilę, żeśmy zebrali więcej punktów. Dobra, ochotnicza milicja zaatakowana. Tutaj idzie troszeczkę większy kontyngent. Diversions. I can't stop.
ale dlatego my chcemy tutaj wybudować jednak wieżyczkę czwóreczkę. Okej, i wóz do nas leci. Jeżeli tutaj wleci, to zginie. I właśnie wleciał, próbując dorwać naszego. Więc to ich na pewno zaboli. Missile infantry. Who can I blame? Dobra, wycięcie tych strzelców. Zaczyngo. Name. Kill. Dobra, za chwilę tu bijemy kolejny tier. Missile troops. I am ready. Bring us souls. Tear throats. Morado. Dobra, dorwimy tych, którzy teraz tutaj nadchodzą. Seekers of Slaanesh. Yes. Beautiful pain. Jednak gwardia elektorska za chwilę przestanie istnieć, tak samo ich wódz. Deliver unto Slaanesh. Dobra, tu za chwilę tej gwardii elektorskiej nie będzie. Dobra, tu kuszników zaraz nie będzie. Teraz stała tylko ta gwardia elektorska, którą też trzeba będzie przetrzebić. Ale teraz mamy i tą wieżę, więc wieża czwórka też nam troszeczkę z tym wszystkim pomoże. At your service. Seekers of Slaanesh. A przynajmniej wierzę, że nam pomoże. Dobra, tu gwardia elektorska zaraz się załamie. Te oddziały się już nie powinny pozbierać. It pleases Slaanesh! Ranged weapons ready! Marauders of Slaanesh! Teraz tylko dorwać jeszcze tą ochotniczą milicję. This will be exquisite! Dobra, ci zostali załatwieni. Seekers!
bargain. We flee! Dobra, tam po drugiej stronie już się nam chyba załamują. Sensuous diversions. I w sumie jakoś mnie to wielce nie dziwi. I can't stop. Divine dance. Of course. I seek. Come to me. What do you bid? Alores. Delightful. Może się da się też tego kapitana Imperium załatwić? Na pewno byłoby miło. Slay them! Repulsive and alluring. W szczególności, że jest na koniu, a akurat im kradliśmy łowców. Faster, quicker. For the twin-tailed comet! Dobra, nie mają kapitana. Serving the pact. At once. Dobra, przyspieszmy to, bo i tak tego w tym momencie nie ugramy. Ale przetrzebić ich przetrzebiliśmy i to ładnie. Tylko oddziałów spokojnie dodatkowych nie będą mieli. Plus tracą myśliwych, czyli de facto ich w tym przypadku najbardziej użyteczną jednostkę. No. Tak jak się spodziewałem niestety. Przegrana, ale popatrzcie. Praktycznie dwie gwardie elektorskie kaput, halabarnicy kaput, dwie ochotnicze milicje kaput, no i przede wszystkim łowcy kaput. No i jeszcze kapitan i ich generał. Więc zostanie im łowca czarownic, kilka tych gwardii elektorskich, trochę halabarników i włóczników, plus dwa oddziały kuszników, bo co do tego trzeciego nie jestem pewny, czy jeszcze przeżyje. No dobra, przeżył, ale sami popatrzcie, no straty ponieśli dość spore. No dobra, niestety wieża zagłady została uszkodzona i będzie trzeba ją naprawić. The Tempter Lord. Więc dopadnijmy tego silniejszego Kislevite. I pokażmy mu, że się nie zgadzamy na tego typu działania. I freeze out here. Drink their souls. Ty idź tutaj. Orków też trzeba wybić. Ty tam na razie zostań. Dobra, weźmiemy to plosawisko. Name it, and it shall be done. Drink him, my excellence. W sumie was już nie potrzebujemy. Come. Więc weźmy tą kultystkę, dodajmy. Jak widać, gobliny nie odpuszczają. Bardzo, ale to bardzo nie odpuszczają. Ale i tak tego nie wybroniły, nie przed taką hordą. Więc będziemy musieli tak, jak widać, nim jeszcze bardziej zająć. Zaczynając od tego, że przejmiemy wężowy pomost. This is for Slaanesh, a new pleasure hall.
Dobra, ty jesteś tutaj, ale ciebie też poślemy, sądzę, że do Kataju. I w świetnym momencie się zaczęły pojawiać portale. Akurat kiedy potrzebujemy bardziej naszego wodza na miejscu. Tak to dobrze powiem. Summon them. You are summoned. I gdzie ten Kislevita? Tutaj ucieka ten Kislevita jeden. Ale drugi idzie stamtąd. Ale cię specjalnie to zostawiliśmy właśnie po to, żeby teraz zamknęła te portale. Serio, na czymś takim mamy stracić oddziały? Sorry, ale to są naprawdę tylko ci nosiciele zarazy. Ja rozumiem, że ich liczba i tak dalej, ale come on. Ale dobra, niech już będzie. Głównie po to, żebyśmy odzyskali bardziej więcej złota. Of sweetest torture. Bo obecnie na kultystach najwięcej tracimy. Chociaż nie. Ten portal zostaw. Ten portal nam zostaw. I te kulty teraz bardzo ładnie zdobywają. Są już zaciekawieni. Więc jeżeli już są zaciekawieni i rośnie wam ile? 12 na turę? To może szybciej niż myślałem uda nam się nabić ten limit, który chcemy. Ale zakończmy tą turę. Okej, niestety straciliśmy scaling. Ale spróbujemy zaraz to naprawić. Musimy teraz tylko zająć tą plugałą fortecę. Nie ma ona jakiegoś wielkiego garnizonu, więc... Most privileged of Slaanesh. Most privileged. Może uda nam się tym zająć? Unspeakable depravity awaits. Oj, mogliśmy stworzyć w sumie wasala, ale poradzimy sobie bez niego. Stworzymy wasale w Zatoce Lodu, tak sądzę. Tylko no, najpierw musimy tam dojść i spuścić łomot kilku wrogom od razu. Ten tutaj robi kółko. Ale zajmijmy czarny wąwóz. Niech dostaną za swoje. Plus my mamy wielką ikonę rozpaczy. The Tempter Lord. I will not betray my faith. Dobra, dajmy ci szkolenie, dawaj nam expa. A ty... Miej już konia. Na koniu będziesz dla nas bardziej użyteczna w czasie bitwy. A ty do Kataju, bo teraz tam musimy rozwinąć troszeczkę kulty. Tutaj mamy względny spokój, przynajmniej przez chwilę. I mamy w końcu jakiś porządny przychód. A to jest to, czego nam troszeczkę brakowało, dochodów. Okej, widzę, że już kolejni wkraczają do krain. W sumie my powinniśmy powoli się tam rozruszać.
Excellence. I chyba nawet wiem, do kogo się przejdziemy tym razem. Tym razem odwiedzimy Krainę Mrocznego Księcia. Bo tam jeszcze nikogo nie ma. Lutari, arcykusicielu. Czy chcesz znów skosztować pokus Mrocznego Księcia? Pokusy, żądze i obżarstwo tworzą codzienny krajobraz tej krainy wyłyzdania. Niełatwo będzie się zmierzyć z czempionem Slaanesha, ponieważ przebywa on w 6 kręgach pokus. Zagłębiając się w nie, miej świadomość tego, że spłyną na ciebie pokusy, jakich nie jesteś sobie nawet w stanie wyobrazić. W ich centrum wznosi się pałac Slaanesha. Istny pomnik żądzy, przepychu i wyuzdania. Dobra, spróbujemy się dostać tutaj do tego centrum. Lepiej teraz niż później. Bo Kislev i tak tutaj, jak widzimy, obrywa. Nasze kulty tam coraz bardziej zdobywają moc. Bardziej mnie ekspedycja Nordlandu martwi. A jakoś sobie z nimi poradzimy. A przynajmniej taką mam nadzieję, że jakoś sobie z nimi poradzimy. Handmaiden of dark delight. Delectable bloodshed. Such a thin, weak will. Dobra, tu jest na razie spokój. Więc możemy za chwilę zakończyć turę. Śluby czystości? Nie, nie w tym przypadku. Weźmy też to. Na Kari niech już się przejdzie dalej. Pójdziemy... Sądzę, że tak. Okej, sądzę, że w ten sposób tam jakoś dojdziemy. I widzę tą ekspedycję nordlandzką. Depravity reigns. Such insights to tempt you. Don't stop. I yearn to go. Was poślemy. Time to indulge. An orgy of violence. I będziemy ścigali tą ekspedycję nordlandzką i chcemy dorwać. Oni muszą paść jako pierwsi. It is treason to command me. Nie, my chcemy, żebyś mogła lepiej zakładać nam kulty tutaj za chwilę. Bo za chwilę wejdziesz już na południowe ziemię Kataju. A tam się nam przydadzą jednak kulty. The cult of endless delight. Okej, okay, wydaliśmy praktycznie cały budżet z 3 tur. Ale sądzę, że będzie warto. Niestety troszeczkę nam się tutaj zaczęli buntować. Pleasure. Without cost. Ale dobra, najpierw tych poślijmy, że zdobyć lodowego smoka. Fjord. The time of soul flaying comes. Divine immortality. Embrace. I teraz dorwimy tą ekspedycję. Ale przynajmniej spróbujmy ją dorwać.
So many souls to torment. Nawet ich wóz chyba wrócił, ale jest poturbowany. I stracili cmentarzysko drakarów. To akurat dobra wiadomość dla nas. I carzyca Katarzyna tutaj płynie. Ona tu płynie. Princess Herald, to my chamber of pain. To jest zły znak, że ona tam płynie. Bardzo zły znak. They will never know the Sith. Musimy zbudować teraz jeszcze i tam armię, jak widać. Ale zbliżamy się już do tego, że będzie połowa. Więc może akurat to będzie to, czego jeszcze nam trzeba. Z dużym naciskiem na morze. Dobra, orkowie się pochowali teraz tutaj. Niestety przejęli zatokę lodu. So good. All right. Ale nie mamy jak nawet z niej dyskutować. Najszybciej damy radę Kislev, jeżeli faktycznie się nam uda ich swasalizować, ale niestety wątpię w sukces tego działania. The Tempter Lord. Dobra, schodzimy niżej. Chociaż no, patrząc na to, że tam płynie dana stacarza Katarzyna, na Kari jego armia by się teraz tam bardzo nam przydała. Nie, musimy przejść na wschód. Tak, pójdziemy tędy, bo dzięki temu szybciej będzie dojść tędy, później tędy, tędy, tędy. Dobra, zbliżać się... Nie, jednak musimy pójść dołem. My chcemy unikać niepotrzebnych bitew. Okej, okay, Kislevici jednak popłynęli tutaj. Ale nie zmienia to faktu, że tutaj się przyda jakąś armię zbudować, bo tutaj Nurglici też wychodzą. Przyda się coś też na nich tutaj zbudować. Nordlandczycy uciekają na południe. Zajmijmy się tym cmentarzyskiem drakarów. Nothing is more delectable. Such insights to tempt you. Dobra, cmentarzysko jest nasze. Więc was poślimy na Zatokę Lodu. Może akurat wam się uda to zająć. W fiordzie trolla przydadzą się mury. Tobie dajmy obiecaną nieśmiertelność. To już zaś tutaj kult. W tym regionie może dużo to nie da, bo wy akurat jeszcze dużo nie macie, jesteście w miarę odporni, ale może się to później przydać. Jak to wygląda za to z Kislevem? No Kislev musi się zacząć cofać, albo zacznie tracić od tych wszystkich wrogów, których ma teraz na swoich ziemiach.
Plus, jak widać, no są coraz bardziej zaciekawieni. Także pad zniszczenia jest w miarę dobrze broniony, więc... przynajmniej o niego nie trzeba się martwić. Ale może dobrym pomysłem będzie wystawienie tego czegoś też tutaj. Prawdopodobnie tylko do obrony, ale zawsze coś. Dobra, zakończmy tą turę. Okej, lodowy dwór nas zaatakował. Prawdopodobnie się nie wybronimy przed tym wszystkim. Ale za to możemy ich przetrzebić tyle, ile można. Plus garnizon nie jest aż taki słaby. Więc może coś się uda ugrać. A no tak, zapomniałem, nie ma tutaj murów, więc będą od razu na nas wszystkim szarżować, ale w sumie to może nawet lepiej. Będziemy chcieli ich tak powyłapywać i pomordować z takim garnizonem. Bo sama armia Sarzycy Katarzyny nie jest aż taka silna. Większym problemem jest po prostu ich ilość, bo jeszcze przyjdą ci sojusznicy. Plus sama Carzyca Katarzyna. Ale dobra, jak to wygląda? Największy kontyngent jest tutaj. Sama Carzyca jest tutaj. Więc też zrobimy to taki numer, że spróbujemy ją tutaj od razu wybombić. Co w sumie ma szansę się nawet udać. Bringers of joyous degradation. Więc spróbujmy. A nawet jeżeli mielibyśmy zginąć, przechwycimy jej bardziej elitarne oddziały tutaj. Między innymi właśnie tą lodową gwardię. Kozacy zaraz przestaną istnieć. Koriami się nie przejmujemy. Wybić mi teraz tych kozaków. Dobra, wy musicie tutaj się przetrzymać przez chwilę. Chociaż Carzyca nie jest nieśmiertelna, ona też będzie musiała od tego wszystkiego tam paść. A i tak, czyli za chwilę poślemy na przywitanie z tamtym drugim kontyngentem. Wy tam wracajcie na górę. Marauders! Do
Dobra, Carzyca tutaj obrywa. Driven by pain. Consume them! Marauders of Slanesh! Hellstrahlers! Why, yes! The pangs of suffering! Marauders! Demonettes! Dobra, ten kontynent za chwilę też spróbujemy przechwycić. Choć nie będzie to łatwe. Dobra, wieżyczka trójka już jest w budowie. Sensuous diversions. Dobra, nie jest wszyscy niedźwiedzi też za chwilę będą padali. Because searching on. Pain and despair! Consume them! Hell, Scourge! Marauders of Slanesh! Dobra, przechwyćcie mi teraz tych kozaków. Hellstriders of Slanesh! Sweet depravity! Hell, dobra, Scourge! Miśki już giną. The pleasure is all mine. Dance upon their corpses. Osłabmy jeszcze Carzycę Katarzynę. Souls for Slanesh! Hurt them down! I to jest to, o czym mówiłem, że po prostu ich ilość może nas przytłoczyć troszeczkę. Nie jakość. Dobra, jesteś niedźwiedzi już padli. Alores. Dobra, Carzyca też już tutaj pada. Good, yes. The maiden of ecstasy. Their flesh is my canvas. Hell scourge. Dobra, dopadnijcie teraz tych tutaj. At once. Torture sweet kiss. Soul Riders! Demon X! Endless suffering! Bring us souls! Suffer! Dobra, Carzyca nie żyje. Inaczej, została ranna. Może jeszcze żyć. An intriguing sin. Whips. Supple servants of Slanesh. Demonette of Slanesh. Dobra, wrogie oddziały są już naprawdę tutaj przetrzebione, przynajmniej z tej pierwszej armii. Więc trzeba teraz tą drugą grupę wyłapać. Dobra, tutaj kozacy już się są zniszczeni, więc tutaj się przyda wsparcie. Jak idzie z tymi? Ci też za chwilę przestaną istnieć. Dobra, nadchodzą ci kapłani bitewni. I nadchodzą strzelcy. Serving the pact. Delighted. Marauders of Slanesh! Dobra, wywracajcie tutaj na środek. Demonettes!
sensuous diversions. Dobra, jeszcze trochę tych husarów, jeżeli byśmy pobili, to możemy się ich jeszcze też pozbyć. To safety! Repulsive and alluring. Irresistible. Great. This will be exquisite. Attack! Marauders! Who can I play with? Dance upon their corpses. Of course. Okej, straciliśmy niestety wodza. Retreat! Pomioty może jeszcze ubiją te... Teraz dać radę odbić jeszcze tą panterę? Byłoby bardzo milutko. Zostało ich dwóch. Dobijcie już tą panterę, jest tak blisko. Dobra, obydwie pantery padły. Dobra, pozbądźmy się na pewno już tylko tych kozaków. Souls for Slaanesh! Lacerate them! Pozbędziemy się ich. Dobra, pozbędziemy się ich. Kolejny wrogi oddział za nami. Nie no, przyszła ich. To jest spora liczba, więc. Przynajmniej tutaj sporo teraz poginie. Ale przyspieszmy, bo to i tak jest już bardziej czyszczenie. Dokładnie, to już było bardziej czyszczenie. Ale tak, Carzyca padła, im te najbardziej cenne oddziały padły. Ten pierwszy, powiem tak, gdyby sama Carzyca uderzyła, pewnie byśmy to wygrali. Gdyby nie miała tego dodatkowego wsparcia, raczej przez to dodatkowe wsparcie de facto przegraliśmy. A i tak, przetrzebieni są, a przetrzebieni. No, jeszcze stracili tutaj husarów, stracili jeszcze swoje wierne panterki. Zdecydowanie pyrusowe to jest zwycięstwo dla nich. No cóż, oberwaliśmy dość mocno, ale nasz wróg też obrywa. Teraz jesteśmy otaczani przez wyznawców Korna. Dorwiemy jeszcze tych Nordlandczyków. No jak tam to zwiali? To już jest... To już naprawdę jest przeginka, że... Tamto mieli jak zwiać. Dobra, cały ten region jest teraz mocno... No, zbrukany. Ale garnizon tutaj jakiś mamy. Ta armia też zaraz będzie gotowa i będziemy schodzili dalej w Królestwie Slaanesha. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!